Polscy przewoźnicy protestują na granicy z Ukrainą. Zablokowane są przejścia w Dorohusku, Chrebennem i Korczowej. Sprzeciwiają się przepisom, na podstawie których ukraińscy przewoźnicy wjeżdżają do Europy. Nierówne warunki uderzają w polski rynek transportowy. Nawet 3000 ukraińskich tirów może teraz czekać na przejściach granicznych w kierunku Ukrainy. Polscy przewoźnicy od 2 tygodni blokują przejazd pojazdów ciężarowych przez przejścia w Dorohusku i Chrebennem w województwie lubelskim oraz w Korczowej w Podkarpackiem. Domagamy się przywrócenia wzajemnej równowagi w przewozach transportowych. Mówi Jacek Sokół z Komitetu Obrony Przewoźników. Polskie firmy oczekują wprowadzenia zezwoleń na transport dla firm ukraińskich oraz zawieszenia licencji dla przewoźników, którzy podjęli działalność po wybuchu wojny na Ukrainie. Polscy przewoźnicy liczą także na wsparcie ze strony rządu. Trzeba chcieć przyjechać, pochylić się nad problemami, zrozumieć je i ustalić z drugą stroną. Ukraińcy zostali zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na transport na podstawie umowy transportowej z Unią Europejską. To dzięki tej umowie ukraińscy przewoźnicy zostali dopuszczeni do europejskiego rynku na uprzywilejowanych warunkach, mówił w Sejmie pełniący obowiązki ministra infrastruktury Andrzej Adamczyk. Decyzja Komisji Europejskiej, aby to Unia Europejska podpisała umowę z Ukrainą, zapadła niezależnie od naszych opinii, bo takich nie zasięgano. Unia Europejska podpisała niezależnie umowę z Ukrainą. Dlatego też tylko Komisja Europejska może zmienić warunki umowy z Kijowem. Ukraińców nie obowiązuje m.in. unijny pakiet mobilności, który nakłada na europejskie firmy transportowe konkretne obowiązki, na przykład dotyczące zarobków. Podczas gdy polskie firmy transportowe muszą płacić kierowcom około 2,5 tysiąca euro wynagrodzenia, to ukraińskie firmy płacą swoim pracownikom 4 razy mniej. Tworzy to niezdrową konkurencję między firmami przewozowymi z Ukrainy, a naszymi, czy też z innych krajów. Wyjaśnia ekonomista Adam Zabor. Obecnie polscy przewoźnicy przepuszczają przez granicę 1 pojazd ciężarowy na godzinę. Według policji korek przed przejściami granicznymi wynosi nieco ponad 20 kilometrów.